Szanowni Państwo, Dariusz Markowski, firma DB Plus. Jesteśmy autorem oprogramowania DB Plus Performance Monitor dla silników baz danych SQL Server, Oracle Standard, jak również Enterprise Edition, Postgres, jak również SAP HANA. Niestety na dzisiejszych webinariach mam skonfigurowane na środowisku testowym tylko instancje SQL Server, Oracle i Postgres. Zabrakło tutaj nam niestety SAP HANY, ale większość rozwiązań w oprogramowaniu jest dla wszystkich silników baz danych taka sama. To, co dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić, to wiadomo, że każdy z nas zajmując się bazami danych ma coraz mniej czasu, żeby zobaczyć, jak te bazy danych wydajnie działają. Często jest tych baz danych tak dużo, że kłopot jest sprawdzeniem w detalach ich wydajności. Przeważnie starcza nam czasu na sprawdzenie, czy backup się zrobił, czy baza danych żyje, nie żyje. Ewentualnie czekamy na informacje od użytkowników, bądź też z jakichś automatów, czy wszystko jest w porządku. Nasze oprogramowanie również wysyła informacje poprzez maila, jaki jest status bazy danych. O alertach będę mówił mocniej za chwilę. Natomiast to, co chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, to w jak automatyczny sposób nasze oprogramowanie analizuje, diagnozuje problemy wydajnościowe w bazach danych, we wszystkich tych silnikach, o których miałem okazję wspomnieć. W tym celu mamy oczywiście przygotowane środowisko, gdzie chciałbym Państwu przedstawić. To generalnie pierwszy ekran to jest ekran dashboardu, na którym widzę, że mam skonfigurowanych w sumie wszystkich 20 instancji, 7 SQL-i, 6 Oracle-i, 7 Postgresów. Oczywiście są kolory, czy które są dostępne, tak jak tutaj mamy szary, to znaczy, że te 3 Postgresy, które tutaj są zaznaczone, to one są niedostępne. Kliknę w zielone, to będę widział tylko zielone i oczywiście na dashboardzie będziemy widzieli szybki rzut KPI-ów, czyli jak wygląda utylizacja hosta od strony CPU, od strony bazy danych, ile procentowo zajmują IO-y, ile jest aktywnych sesji, blokad i tak dalej. Są też oczywiście alerty, że jak są jakieś alerty, kliknę w alert, to zobaczę informację, że wydarzyły się blokady, że jest zapytanie, które konsumuje więcej buforów, jest hash value tego zapytania. Mogę oczywiście wejść, zobaczyć jego detale. O blokadach to mamy informację, kto jest głównym blokerem i skąd dokonuje blokady. Natomiast to jest taki szybki rzut okiem, co umówmy się, też mało kto z nas będzie miał czas, żeby siedzieć cały czas, patrzeć w ten dashboard, co się wydarzy, czy się nie wydarzy. Każdy z nas dąży do tego, żeby otrzymać konsystentną informację, że w bazie X to wystąpił problem taki i taki, zajmij się tym problemem, albo nie wystąpił żaden problem i nie trzeba się niczym na to chwilę zajmować. Oczywiście, tak jak każdy automat, staramy się, żeby on działał jak najbliżej 100% i mamy nadzieję, że już tak jest i jesteśmy tego bardzo blisko, niezależnie od tego, czy będą to problemy z IO-ami wywołane przez bazę danych, czy poprzez hardware, to te informacje będą w sposób automatyczny zaraportowane. Przejdę do wnętrza naszego oprogramowania i pokażę jeszcze Państwu, zanim przejdę do tych automatów, ideę, na której pracujemy. Całym mózgiem jest tak naprawdę zbieranie danych historycznych. Czym więcej tych danych historycznych mamy, tym lepiej działają automaty porównujące. Tutaj mam bazę danych, gdzie te automaty działają od bardzo długiego okresu czasu, więc oczywiście bardzo łatwo nam jest wszystko porównywać, bo na przykład mogę zobaczyć czas trwania wszystkich poleceń w bazie danych na, nie wiem, powiedzmy 5 lat do tyłu i mogę to zobaczyć w kontekście dziennym, ile na każdy dzień, tu ponad 6 milionów, 7 milionów sekund trwały wszystkie zapytania. Mogę to oczywiście zobaczyć sobie na ziarnistość miesięczną i widzę czas trwania wszystkich zapytań. Mogę do tego wykresu dorzucić czas utylizacji CPU, mogę dodać do tego wykresu na przykład IO waity,
Tu widać, że weighty przez nas zostały wdrożone dopiero w 2019 roku, dlatego wykres wcześniej jest zero. Ale wszystkie te informacje, co mi dają, na przykład, że jeśli sprzęt wychodzi z serwisu i utrzymanie serwisowe tego sprzętu bazodanowego, serwera, macierzy dyskowej jest zbyt drogie i zakup nowego sprzętu jest tańszy niż serwisowanie starego, to na podstawie tych informacji też możemy stwierdzić, czy powinniśmy, akurat ta baza jest mega mocno wystrojona, zaraz pokażę dlaczego, ale możemy też dojść, czy powinniśmy więcej zainwestować w CPU, czy więcej zainwestować w aioły. Tutaj widzimy, że aioły stanowią mniejszy procent, linia żółta, mniejszy procent z linii niebieskiej niż linia zielona, która jest CPU, tak? Czyli tutaj nawet widać w tym miejscu, o, zrobię zooma, o, i proszę zobaczyć, tutaj jest taki spadek linii żółtej z 42 milionów na 28 milionów. Zostawię tylko samo żółto linię, żeby ten spadek był lepiej widoczny. Mam nadzieję, że Państwo go tutaj widzą. I co tutaj nastąpiło? Tutaj nastąpiła wymiana macierzy dyskowej. I możemy też zobaczyć, czy od razu miało to przełożenie na czas trwania wszystkich procesów. No i możemy popatrzeć, tu rzeczywiście widać taki zjazd o te 20 milionów, czy nie. No aż takiego zjazdu tutaj nie będziemy widzieć, ponieważ żółte w stosunku do niebieskiego stanowi stosunkowo nieduży procent. Natomiast tam, gdzie Państwo byście mieli żółtą linię jak najbliżej niebieskiej i dalej byście widzieli, że obsługa aioów jest wolna, my mamy do tego specjalny moduł, gdzie możemy zobaczyć, ile aioów jest wykonywanych, z jaką prędkością. O, tutaj widzimy na tej bazie, że czas odczytu pojedynczego bloku 8-kilowego jest na poziomie 0,2 milisekundy do 0,3 milisekundy, czyli bardzo szybko. No to tutaj już wiadomo, że przy tak szybkiej macierzy dyskowej i przy tak niskim procentowo czasie trwania aioów w stosunku do czasu trwania zapytań, to przy wymianie macierzy dyskowej to w zasadzie to jest tak, jakbym otworzył okno i wyrzucił pieniądze przez nie, prawda? Bo to tu hardware'owo już od strony aioów bardziej tego nie pociągnę. No, od strony CPU można się tutaj spierać. Tu pokażę Państwu za chwilę jeszcze jeden wykres i tak jak mówię, to wszystko jest do osiągnięcia, jeśli ten czas, w którym oprogramowanie działa, jest odpowiednio długi, prawda? Bo wtedy mamy informację, jak wygląda czas trwania na starym hardware'ze, jak wygląda na nowym hardware'ze. To samo się tyczy, jak mamy wersję SQL-a, Oracle'a czy Postgresa X i robimy upgrade do wyższej wersji, to od razu będziemy widzieli, czy w wyższej wersji to działamy wolniej, szybciej, tak samo. I jeśli będzie problem bazodanowy, to też zobaczymy, które niezależnie od silnika bazy danych, które zapytania zmieniły plan wykonania na lepszy, które zmieniły plan wykonania na gorszy i będziemy mieli to w sposób automatyczny od razu zreferowane. Więc podanie komuś konsystentnej informacji po upgrade'ie czy wymianie infrastruktury, od razu po kilku dniach będziemy w stanie wszystko porównać i przedstawić, gdzie jest problem. Oczywiście nie musimy czekać tych kilka dni, możemy to zrobić nawet i już po godzinie, jeśli przez tą godzinę przeszły wszystkie procesy na nowym sprzęcie czy na nowej bazie danych. Proszę, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę tutaj na dzień 11 listopada i później, co się wydarzyło 14. I tu co widzimy? Widzimy, że nagle spadła nam utylizacja CPU, prawda? Utylizacja CPU spadła nam z 3 milionów sekund na dzień, z 3 miliony 400 na 1 200 i też widzimy, że od razu czas trwania wszystkich zapytań też spadł z 7 milionów sekund na 4,5 miliona, czyli w zasadzie spadł o tyle, o ile spadło nam
utylizacja CPU. Co tutaj się wydarzyło? No, chciałbym powiedzieć, że przeprowadziliśmy zaawansowany tuning i na tym skończyć prezentację, ale tak cudownie ani tak dobrze nie było. Tutaj po prostu w ramach testów został postawiony serwer z nowszą klasą CPU i chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i to wygląda tak, że zabiorę z wykresu Elapsed Time IO i możemy zobaczyć, że z szybszymi CPU, co się wydarzyło z czasem utylizacji CPU. A i jak dodam Elapsed Time, to od razu Elapsed Time poszedł w dół, czyli wszystko działa bardziej efektywnie. Mogę to również sytuację pokazać na przykładzie. Tutaj akurat jest gigantyczna maszyna testowa, która ma bardzo dużo wirtualnych procesorów, ale pokażę to Państwu też w ujęciu z OS Stata, gdzie będę widział właśnie 512 CPU i zajętość procesora. O, i proszę zwróćcie Państwo uwagę, że zajętość CPU spadła z 183 procesorów do 87 i to nie był żaden tuning z bazy danych robiony, tylko po prostu procesory X zamienione na procesory X nowszej generacji. Specjalnie nie chcę mówić tu o sprzęcie, żeby nikogo nie raz nie reklamować, ani żeby nikogo do danego hardware'u nie namawiać. Chcę tylko pokazać, jak takie zmiany sprzętowe od razu też widać w naszym oprogramowaniu. I podobnie tą sytuację widać też, jak macierz dyskowa zostanie zmieniona, tak jak wcześniej Państwu pokazywałem, to też tą informację widać. Ale oczywiście to wszystko będzie widać wtedy, kiedy takie oprogramowanie, czy podobne do tego oprogramowanie będzie działało odpowiedni długi okres czasu, bo wtedy tylko gwarantujemy też, że wszystkie nasze automaty będą działały w sposób efektywny. To, co robią automaty, anomaly, w naszym przypadku nazywa się to anomaly monitor, to oczywiście możemy wszystko wyklikać ręcznie. Tylko ręcznie, jeśli mamy, nie wiem, 100 baz danych, ich monitorujemy, przejście każdej po kolei, przeklikanie, to kosztuje czas. Anomaly monitor za wybrany okres czasu robi to w sposób zawsze automatyczny i wysyła maile, jeśli jakieś KPI-e wychodzą poza obszar. Tu oczywiście, co raportujemy? Application to są blokady. Generalnie tu są klasy problemów ponazywane zgodnie z nazewnictwem Oracle'a. W MS SQL-u i w Postgresie, Arturze, jakbyś mógł przypomnieć, to dalej trzymamy nazewnictwo w cudzysłowie Oracle'a, czy tam zmieniamy to? Zasadniczo trzymamy się jednak nazewnictwa dla danej platformy, tak? Więc jeżeli mamy klasę jakiegoś weightu, który nam akurat weight wzrośnie, no to wtedy staramy się trzymać klasy dla danej platformy. Tak. Zaraz się przepniemy też na jakiegoś MS SQL-a, żeby Państwu pokazać, że dla każdej platformy wszystkie te ekrany dokładnie są takie same i działają w taki sam sposób. Wcześniej, co Państwu pokazywałem, te trendy wydajności odnośnie CPU, macierzy i tak dalej, to tak samo one działają dla MS SQL-a i skłamałbym, jakbym powiedział, że tak samo działają dla Postgresa, bo w Postgresie nie mamy linii CPU. Tak, Arturze? Nie mamy, to z racji tego, że zwyczajnie w Postgresie nie ma informacji, nie jest dostępna. Tak, nie jest dostępna, a czy chyba w OS-stacie jest utylizacja CPU, czy też nie ma w OS-stacie? Postgres ma możliwość naprawdę instalowania dodatkowych rozszerzeń, które taką informację uzupełniają, ale tak naprawdę to wymaga właśnie instalacji dodatkowego rozszerzenia w każdej platformie postgresowej, więc wtedy oczywiście my z takiego rozszerzenia korzystamy, jest ono dostępne, ale w defaulcie, że tak powiem, domyślnie informacja o utylizacji CPU w Postgresie nie jest dostępna. Powiązanie oczywiście z utylizacją zapytań. Dobrze, to przechodząc do ekranu, możemy po kolei zobaczyć, jeśli interesuje nas change plan, to jest kolor brązowy. Ja kliknę sobie w dany dzień 21, to zobaczę, że to jest change plan. Według nas baza danych na tym straciła 11 000 sekund.
klikając dalej w Change Plan, zobaczymy, jakie to są zapytania. Na jednym 5600 sekund, na drugim 5200. Możemy oczywiście te zapytania zrobić View SQL Details i możemy sobie zobaczyć, jak to zapytanie działa historycznie. I o, proszę zwrócić Państwu uwagę, zapytanie działa na raz, dwa, trzy, cztery, na pięciu planach wykonania i po prawej stronie mamy kolumnę Elapsed Time per One Execution. Widzimy dokładnie, ile czasu działa na danym planie. I w momencie, kiedy zapytanie przeswitchowało się na plan, na którym działa 136 sekund lub 272, automatycznie uruchomił się alert, że zapytanie mocno zwolniło. To, co Państwo byście dostali mailem informację, to dostalibyście informację, że zapytanie działało na planie wykonania 416, przeswitchowało się na plan 3389 i to by była ta informacja łącznie z planami wykonania i informacją, gdzie nastąpiła różnica w planie wykonania. Na szybszym planie widzimy, że na żółto są zaznaczone różnice, że na szybszym planie jest wykonywany hash join, na wolniejszym jest wykonywany nested loops. I teraz to, co różni wersję Oracle'a od wersji MS SQL'a, to jest wszystko, co byście Państwo otrzymali. To mamy w formie tekstowej pełne zapytanie, mamy statystykę planu wykonania, mamy wskazany szybki plan i mamy wskazany wolny plan. W MS SQL-u dodaliśmy już automat, gdzie Państwo mogą kliknąć zasejwuj mi ten szybszy plan wykonania, czyli tak naprawdę jest w tle wygenerowany plan guide i można otworzyć Visual Studio, czy SQL Studio, czy jak się w SQL-u to nazywa, z całym szacunkiem. Management Studio, tak. Management Studio. I możemy tam uruchomić. Tu z poziomu bazy danych Oracle'a tego nie robimy, dlatego, ponieważ mamy około 500 klientów, którzy używają naszego produktu i każdy, nie chcę powiedzieć, że każdy, tylko są trzy nurty różne wśród klientów, którzy używają, a w zasadzie cztery używają zapinowania planu wykonania i pewnie Państwo, jak zobaczycie w swojej firmie, też macie do tego różne podejście. Jedni wysyłają to informację do dostawcy aplikacji, że to dostawca aplikacji musi dokonać takiej zmiany, żeby ten plan wykonania był odpowiedni. Inni twierdzą, że to będą wymuszać odpowiednimi ustawieniami statystyk i tak jak na przykład jest w aplikacjach SAP, że SAP ma predefiniowane statystyki, czyli są tam dla każdej tabeli w odpowiedni sposób ustawione. Inni klienci używają outline'ów, gdzie Oracle pisze, że one są dalej deprecated, ale świetnie działają w najnowszych wersjach bazy danych Oracle. Również mają to zaletę, że outline'y działają na wersji standard. Część klientów używa tuning packa, więc używa na przykład profilerów bądź baseline'ów do ustawiania. Dlatego tu jest ten kłopot. My prawdopodobnie pójdziemy w tą stronę, że jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł zapinować ten plan wykonania poprzez stworzenie outline'u. W naszym oprogramowaniu mamy taką informację, które zapytania mają stworzony, czy to będzie outline, czy profile, czy baseline. Te informacje są i te informacje również są nanoszone. Ja tylko sprawdzę, kiedy ostatni outline był dodany. Widzę, że 28. Na szczęście wczoraj, bo tutaj dodajemy, sporo się dzieje. O, jeśli jest outline dodany, to na wykresie, na którym teraz jesteśmy, jest to wykres database load, pokazujący za dany okres czasu, jak wygląda utylizacja zasobów przez bazę danych na każdy kawałek czasu. Kawałek czasu w naszym przypadku to jest 15 minut. Można oczywiście te wykresy zoomować i czerwone kropki to są alerty, które zostały wygenerowane, a zielony punkt pokazuje nam, że w tym czasie został dodany outline. Jak kliknę w ten punkt, to otrzymam informację, jakie zapytania w tym punkcie w czasie działały.
plan objects. Jak kliknę, to zobaczę dokładnie zapytanie, które miało stworzony plan wykonania. Te wszystkie informacje są i te wszystkie informacje też są z Anomaly Monitor generowane. W Anomaly Monitor mamy wszystko. Jeśli były jakieś lacze, w tym przypadku to będzie grupa concurrency, klikniemy, mamy informację, że 109 tysięcy sekund zostało straconych, klikniemy dalej w concurrency i zobaczymy, że to były lacze, które się nazywały library cache log i miało tego lacza 70 sesji. Zaraz wejdziemy, zobaczymy, kto je wygenerował. Tutaj dajemy taką podpowiedź, że w tym momencie prawdopodobnie była dokonywana kompilacja procedury funkcji package body i dlatego library cache log wystąpił. Na przykład ktoś kompilował funkcję, 70 zapytań tej funkcji używało, więc wtedy następuje library cache log. Jest to najczęstszy scenariusz i to wszystko też jest generowane i możemy z tego stworzyć raport. Jeśli będą zapytania, które nie wiem, więcej będą używały buffer gets, czyli logicznych odczytów z dysku. Jeśli będą zapytania, które będą więcej z dysków czytały, więcej utylizowały CPU, generalnie większą liczbę razy się uruchamiały, albo CPU na maszynie nagle wzrośnie jego utylizacja, albo którykolwiek weight będzie miał odstęp od trendu, wówczas pojawi się on tutaj w Anomaly Monitor i my staramy się skorelować to albo z sesjami, albo z zapytaniami, przeważnie z bardzo dobrym skutkiem, dzięki czemu za wybrany okres czasu jesteśmy w stanie wygenerować raport i ten raport może być stworzony w języku angielskim, jak również w języku polskim. Możemy też zaznaczyć, co na takim raporcie powinno się znajdować. Czy powinien się znajdować load trends, czy powinien się znajdować IO stat, OS stat, space size. Jeśli chcemy, żeby się znajdowało, to zaklikujemy. Jeśli nie chcemy, to odklikujemy. Możemy zostawić, żeby tylko były główne problemy. I mamy jeszcze pełne informacje dotyczące poszczególnych statystyk, że jak zaznaczymy, to możemy jeszcze głębiej wchodzić w ten raport, uszczegóławiać, co on ma mieć. Jeśli zaznaczymy, że miał mieć IO stata, to jeszcze się okaże, że możemy wejść i stwierdzić, co z tego IO stata ma się znaleźć, które KPI mają się znaleźć na raporcie. Ale na to chwilę nie będę aż tak głęboko wchodził. Raport możemy generować w języku polskim i w języku angielskim. Chcemy, żeby się wygenerował, to tylko klikamy wtedy Generate Raport. Mamy, raport się wygenerował, 29.12.31. O, mamy go na samej górze. Jak otworzę taki raport, to mamy informację, z jakiej to jest bazy, za jaki okres ten raport nas dotyczy, jest cały spis treści, jaka to jest baza danych, wersja, wielkość tej bazy danych i tak dalej. I możemy dalej przechodzić, że jak wyglądały, to są grube statystyki IO-ów i jakie były główne problemy wydajnościowe. Application, czyli blokady, concurrency, czyli lacze, tu też do tego będziemy mogli przejść i 38% to były inne kłopoty i poniżej w raporcie będziemy mieli każdy z tych problemów omówiony z rozbiciem na zapytania, jaki był ich udział w blokadach, kto kogo blokował i te wszystkie informacje są zapisane łącznie tutaj z wgranymi rekomendacjami wydajnościowymi, czyli jeśli były jakieś outline'y tworzone, to dla jakiego zapytania taki outline został utworzony, jakim teraz zapytanie działa planem wykonania, jak wygląda czas trwania zapytania po i przed wdrożeniem outline'a. No i taki raport jest gotowy. Oczywiście, jeśli mu nie ufamy, możemy zawsze sprawdzić 2, 3, 4 zapytania ręcznie, czy to się zgadza, czy to się nie zgadza.
Mogę wziąć jedno z zapytań. Mamy przeglądarkę zapytań, to się u nas nazywa SQL Details. No i tu mam informację taką, że zapytanie może działać albo 0,3 sekundy na planie zaczynającym się od 40, albo 540 sekund na planie zaczynającym się od 514. I widzę też podstawową różnicę, że szybki plan to zapytanie korzysta z indeksu takiego, wolny plan zapytanie korzysta z indeksu takiego. Oczywiście, jeśli chciałbym przejrzeć, czym się te indeksy od siebie różnią, to nie muszę wychodzić z tego oprogramowania, żeby dojść gdzieś do jakiegoś SQL Plusa, Toada czy SQL Developera. Tu możemy kliknąć z tego poziomu. Kliknąć w obiekt i otrzymamy informację, że jest to indeks siedmiokolumnowy na takich i takich kolumnach. Jeśli by nas interesowało jakieś większe statystyki, na przykład wygenerowanie DDL-a, czy dowiedzenie się, w jakiej jest przestrzeni tablic, jaką wielkość zajmuje, to te wszystkie dane są zrobione, to nad czym usilnie pracujemy i co chcemy, żeby to oprogramowanie jeszcze w bardziej sposób automatyczny działało, to chcemy dodać do niego advisor, który już w dużej części jest i mam nadzieję, że dla tego zapytania też zadziała. Kółeczko się kręci. Co zrobiłem teraz? Klikając Parse SQL Query, to zapytanie zostało sparsowane przez nasz automat. I w związku z tym teraz jak jestem, mam klikniętą tabelę Doxa, to na zielono zapalają mi się wszystkie w zapytaniu obiekty dotyczące Doxy, czyli kolumny oraz tabela. Jeśli kliknę indeks, to zapalą mi się wszystkie kolumny biorące udział w indeksie. To samo mogę zrobić dla FIRCOD czy dla kolejnego indeksu. No i mamy Query Advisor i możemy zobaczyć, co nam Query Advisor daje. No i Query Advisor nam krzyczy currently no recommendation for the query. Zobaczmy, czy jak przejdę ze złym planem wykonania, czy wtedy otrzymam w Query Advisorze informację. Nie, też nie, bo to jest w trakcie budowania. Problem aktualny już... plan też, wiesz, Tarku, i dlatego widzimy, że jest aktualnie jest poprawny, indeksy są poprawne, więc tutaj nie ma prawa zadziałać wstecz. Poszukamy zapytania, dla którego byśmy może znaleźli. Generalnie Query Advisor działa coraz lepiej, natomiast on produkcyjnie myślę, że będzie już tak na bardzo dostępny. O, tu już mamy troszeczkę informacji odnośnie, że plan wykonania jest nieoptymalny dla jakiego obiektu i że rekomendujemy wstawienie takiego hintu do zapytania i wstawienie tego hintu powinno spowodować, że zapytanie będzie działało odpowiednio szybciej, odpowiednio wydajniej. Generalnie mamy wszystkie hinty wstawione, które my uważamy, że do zapytania powinny być dodane i wtedy uważamy, że to zapytanie będzie odpowiednio szybciej działało. Natomiast sami w sposób automatyczny nie generujemy jeszcze automatu, który będzie te hinty wstawiał. Także jeszcze raz, to co wszystko mamy w Anomaly Monitor i to co przedstawia Anomaly Monitor, mogę jeszcze to pokazać, jak działa dla blokad. Wybrałem blokady. High log due to sleeping session, czyli blokady spowodowane sesjami w statusie sleeping, related queries, które były zapytania najbardziej blokujące oraz sesja, która powodowała, że w statusie nieaktywnym, że te blokady wystąpiły. Oczywiście jak chciałbym zobaczyć blokady za 25 w detalach, to mamy funkcjonalność, z której te dane ciągniemy. To był 25 listopada. O,
i mamy informację o blokadach. Widzimy, że blokada wystartowała, było zablokowanych 6 sesji, w szczycie było zablokowanych 18 sesji. Kliknięcie w każdy punkt blokady powoduje, że widzimy, kto jest blokerem, widzimy, że bloker jest w stanie nieaktywnym i widzimy, że sesje oczekujące są w stanie aktywnym, bo tak musi być i one tak długo będą w stanie aktywnym, jak długo oczywiście sesja nieaktywna nie zostanie usunięta. Natomiast nie musimy się przeklikiwać przez te wszystkie ekrany, bo całą skondensowaną informację otrzymujemy tutaj i też przez predefiniowane alerty wszystkie te informacje, które Państwo tutaj widzą w sposób automatyczny, mogą być przesyłane na maila, nie wysyłamy SMS-ów. I jak nad tym pracowaliśmy, a pracowaliśmy nad tym kilka lat, to nie jest pomysł sprzed tygodnia ani sprzed dwóch, to oczywiście mieliśmy tendencję do zapychania skrzynki mailowej. Natomiast tak długo nad tym pracowaliśmy, że myślę, że doszliśmy do tego, żeby przesyłać tylko ważne informacje. Ale chcę dalej powiedzieć, że w bazie danych, w której się bardzo dużo dzieje i w której jest wiele kluczowych zapytań, nie 5, 10, tylko setki tysięcy i mają tendencję do zmiany planu wykonania na przykład z 1 milisekundy do 2 sekund, no to oczywiście jest to zapytanie, które odpowiednio dużo waży w stosunku do całego loadu bazy danych, no to wtedy te alerty będą wysyłane, natomiast my uważamy, że one są wtedy wartościowe, ponieważ jest duża szansa, że przed telefonem użytkownika my już mamy informację, co wolno działa, zanim ten użytkownik się zdenerwuje, bo jak komuś proces zwalnia z kliknięcia myszką na kliknięcie myszką plus kilkanaście sekund, no to ludzie w tych czasach potrafią już się denerwować. Arturze, czy ty mógłbyś pokazać teraz, jak wygląda wygenerowanie takiego na przykład plan guide'u za pomocą naszego programowania dla MS SQL-a? To, co widać w chwili obecnej, jest to Anomaly Monitor dla instancji SQL-owej. On niczym nie różni się od wersji oraklowej czy też postgresowej. I w tym przypadku mamy informacje o alertach zebranych za ostatni miesiąc i jak widać, w tej instancji dochodzi dosyć często do zmiany planu wykonania. Tak? Te wszystkie niebieskie słupki są to problemy, które zostały wygenerowane przez zmianę planu wykonania. I tak jak już Darku wspomniałeś wcześniej, wysokość słupka jest uzależniona od wielkości problemu, jaki został wykryty. Tak? Czyli w tym przypadku, jeżeli mamy jakieś małe te słupki, to oczywiście są to też problemy, ale mniejsze czasowo. W pierwszej kolejności powinniśmy zwracać uwagę na te słupki wyższe i na nich ewentualnie wykonywać analizę. Teraz dzięki naszemu oprogramowaniu tak naprawdę łatwo możemy przejść i zweryfikować przede wszystkim, czy zmiana planu wykonania jest dla nas jakimś krytycznym problemem. W tym przypadku proszę zobaczyć, wybieram sobie zapytanie, dla których zmiana planu została wykryta i wyświetla mi informacje na temat czasu trwania tego zapytania w perspektywie ostatnich 14 dni. To, co widzimy na ekranie, to tak naprawdę dwa albo trzy plany, tylko ten trzeci plan jest mało widoczny, i czas trwania tego zapytania w planie optymalnym, tym planie żółtym, gdzie mamy pogrupowanie po godzinie i widzimy, że tak naprawdę średnio to zapytanie zajmuje około 100 sekund, od 50 do 120 sekund. W sytuacji, kiedy zmieni się plan wykonania, od razu drastycznie wydajność tego zapytania nam spadła do nawet 2000 sekund na tą samą godzinę czasu, tak? Więc widzimy, że różnica między planem optymalnym to jest 2 milisekundy do planu nieoptymalnego, gdzie mam 1 setną sekundy, jest rząd wielkości, więc jak najbardziej taka sytuacja jest dla nas niepoprawna i mocno może wpłynąć na proces biznesowy, na długość trwania takiego procesu biznesowego. I co z tym dalej robimy, tak? Przechodzimy tak samo jak w CRM-ie do ekranu SQL Details. W pierwszej kolejności, naprawdę przed założeniem planu, dobrze by było zweryfikować właśnie na jakich planach to zapytanie było wykonywane. Możemy sobie wyświetlić dane za ostatni miesiąc, możemy się cofnąć do samego początku, odkąd został podłączony nasz monitoring. Im większy zakres, tym tak naprawdę będziemy mieli większą informację na temat tego, z jakimi planami działo zapytanie i co nawet ewentualnie nie tyle możemy większą, powiedzieć. Co lepszej jakości. Dokładnie informacji. Tak. Im więcej danych, tym tak naprawdę jest ona pewniejsza,
W tym przypadku dane za miesiąc naszego przychodu są wystarczające. Jak widać, faktycznie mamy plan, który jest planem optymalnym, tak? Czyli ten plan z początkiem B, A, C, C, gdzie działa zapytanie z czasem 2 milisekund i plan mniej optymalny, gdzie mamy czasy rzędu 0,03 sekundy. Tak? Możemy oczywiście sobie tak samo jak w Oraclu porównać ze sobą te plany, czyli weźmy plan mniej optymalny, czyli ten będzie plan po prawej stronie i plan po lewej stronie będzie planem naszym szybkim. Już tylko sobie zmienimy go. O, dokładnie tak. Różnica między planem szybkim a planem wolnym jest tak naprawdę taka, że który jest po prawej stronie, że silnik SQL-owy sam z siebie stwierdzi, że będzie nagle te zapytania wykonywał wielowątkowo, tak? W przypadku oczywiście generalnie sam pomysł może byłby dobry, ale nie zawsze dla każdego zapytania wielowątkowość się sprawdza, tak? Więc w sytuacji, kiedy zapytanie zaczęło nagle działać wielowątkowo, bardzo mocno spadła nam wydajność o rząd wielkości i od razu użytkownicy mogli to odczuć. Więc tak naprawdę co należy zrobić, żeby w takim przypadku dla tego zapytania, skoro wiemy, że ta wielowątkowość nie jest poprawna i nie chcemy, żeby silnik SQL-a wybierał nam inny plan niż ten, który mamy obecnie i uważamy za optymalny, należy wygenerować plan guide. W naszym przypadku generowanie plan guide'u polega na tym, że właśnie zaznaczamy ten nasz optymalny plan, wybieramy go, weryfikujemy, czy czasy tego planu są optymalne. Możemy sprawdzić sobie czas per one exec, czyli czas trwania. Możemy sobie sprawdzić pozostałe czasy, czyli możemy sprawdzić, ile tak naprawdę on utylizuje zasobów dyskowych, ile czyta z bufora pamięci. Więc w sytuacji, kiedy wiemy, że plan jest optymalny, tak naprawdę jedyne, co nam pozostaje, jest to wygenerowanie plan guide'u. Generowanie plan guide'u polega na tym, że klikamy w opcję ustawień, wybieramy opcję generate plan guide script i tak naprawdę jedyne, co nam pozostaje, to faktycznie wybrać tylko opcję, co chcemy dalej zrobić z tym planem. Możemy wygenerować plan guide na podstawie planu zapytania, tak jak jest w tym momencie opcja wybrana. Możemy również wybrać opcję use on hints, i polega ona na tym, że naprawdę jeśli chcemy w danym planie chociażby wskazać jakiś indeks, w którym to zapytanie miało być wykonywane, to wtedy też możemy za pomocą tego właśnie hintu w odpowiednią komendę wpisać sobie informacje na temat indeksu, który ma zostać użyty w danym planie i w ten sposób plan guide nam się stworzy, wskazując konkretny indeks, w którym zapytanie powinno być wykonywane. W przypadku, kiedy chcemy to jak tutaj wskazać, żeby zapytanie działało na optymalnym planie, wybieramy po prostu opcję use plan, i jedyne, co pozostaje nam, to przyklejenie tego skryptu, tak jak już Darku wcześniej wspomniałeś, do Management Studio, uruchomienie w danej instancji, którą monitorujemy i w ten sposób plan będzie podłożony i to zapytanie w tym momencie będzie wykonywane tylko i wyłącznie z tym planem szybkim. Tak samo jak w Oraclu mamy ten moduł. Chciałbym jedną uwagę, bo ponieważ jeśli w Oraclu są oczywiście różnice w silnikach baz danych, jeśli w Oraclu zapinujemy plan wykonania, to identyfikator zapytania, czyli hash value lub SQL ID, nie ulega zmianie, prawda? Natomiast warto pamiętać, że w MS SQL-u po stworzeniu plan guide'u zmienia się identyfikator zapytania. I w momencie, kiedy stworzymy plan guide, wówczas zapytanie ma inny numer hash value, natomiast my tutaj mamy specjalną funkcjonalność, która obok tej kółeczki po prawej stronie nazywa się connect queries with the same text i wówczas pokazujemy pełną ciągłość dla tego zapytania, które po stworzeniu plan guide'u ma inny identyfikator, ale ma treść zapytania tą samą, to wtedy pokazujemy pełną ciągłość historyczną. Dokładnie tak. Te informacje są również dostępne, jeżeli nie chcemy szukać zapytania, bo już nie wiemy, które to było zapytanie. Dla wszystkich zapytań, na które został stworzony plan guide, są tutaj dostępne, że też mamy moduł i ta informacja jest również dostępna. Możemy sobie wyświetlić, sprawdzić i zweryfikować, dla których zapytań został podłożony plan guide. Te informacje są tutaj jak najbardziej dostępne. Ja chętnie mogę powrócić do prezentacji oraklowej. Co do zasady, jeśli chodzi o wygenerowanie raportu z anomaly monitor, jakbyś mógł Arturze przejść, to tak jak mówiłem, te funkcjonalności się niczym nie różnią i wygenerowanie raportu jest wszystko dokładnie tak samo zrobione dla wszystkich silników baz danych. No, widzę, że tutaj General Settings jakbyś kliknął,
O, to tutaj też mamy przeskok język angielski i język polski. To, że wszystkie formatki staramy się robić w oprogramowaniu w języku angielskim, jest to spowodowane tym, że produkt sprzedajemy nie tylko w naszym kraju, ale też za granicą i nie chcemy go customizować dla poszczególnych rynków, dlatego stwierdziliśmy, że opisy wszystkie będą w jednym języku, żeby nie robić żadnych layoutów dla poszczególnych rynków. Dobrze, to ja... Może jeszcze warto dodać, że poza właśnie raportem związanym z Anomaly Monitoru jest też dostępny inny szereg raportów związanych chociażby z taką ogólną charakterystyką wydajności danej instancji, czy też danej bazy danych. I tutaj jak najbardziej ten moduł raportów jest dostępny, możemy sobie taki raport również generować i jest on również dostępny, możliwy do zapisania w formacie Word. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej nie tylko Anomaly Monitor, czyli nie tylko problemy, ale ogólna charakterystyka wydajności ze wskazaniem na topowe zapytania, które w danej instancji czy też w danej bazie danych są wykonywane. To, co w oprogramowaniu jest i to, co jest ważne, że też jeśli dostaniemy jakąś informację, albo kiedyś to było lepiej i ktoś nam będzie mówił, nie, no teraz to wszystko działa bardzo źle i bardzo wolno, bo tydzień temu to działało dużo szybciej, to mamy też specjalną porównywarkę ze sobą dni, gdzie na dzień dzisiejszy mogę dać dzień sprzed tygodnia i widzę, że wydajność jest dokładnie taka sama, jeśli chodzi o czas trwania i możemy sobie porównywać i po CPU i po wszystkich innych KPI-ach, które są tutaj dostępne, a tych KPI-ów naprawdę jest dość dużo. Ktoś mówi, ale wiesz, 8 to wydajność była super. No to robię 8 i mówię, nie, nie, kochany, to akurat się głęboko mylisz, bo zawsze każdy ma swoje subiektywne odczucia, natomiast tutaj mamy zobiektyzowany obraz przedstawiany i to też często daje nam możliwość sprawdzenia i pokazania, jaki jest rzeczywisty obraz wydajności bazy danych, a nie ten, który gdzieś ktoś ma odczucie, bo ma wrażenie, że kiedyś to mu coś tam trochę lepiej działało, niż miało to miejsce wcześniej. Poza takimi typowo wydajnościowymi KPI-ami, to mamy jeszcze możliwość Space Monitora. Space Monitor to tylko dla porządku pokażę, bo zostało nam kilka minut. Możemy zobaczyć, jak przyrastała baza danych dla samej bazy danych w rozbiciu na przestrzeń tabel i w rozbiciu na pliki danych. Dla zaawansowanych jest Object Size i w Object Size możemy zdefiniować, które tabele, czy które obiekty, czy które schematy chcemy monitorować, wzrost ich wielkości, czy też zmniejszenie. Generalnie chodzi o to, że wtedy możemy wejść i możemy zaznaczyć, które obiekty mają być monitorowane, jeśli chodzi o zmianę ich wielkości. To akurat jest bardzo fajnie zrobione, bo jeśli chciałbym dostać informację, a jak ta baza danych mocno przyrosła za ostatnich N lat, to tylko wchodzę, klikam i już mam wykres. I widzę dokładnie, jak ta baza przyrastała w funkcji czasu. Też jest zrobiony forecast, że show storage forecast i mogę dać, że na podstawie ostatniego roku pokaż, jak będzie wyglądało następne, na przykład, nie wiem, 3 lata, tak? No i wtedy, tylko kliknę jeszcze refresha i wtedy mam zrobiony forecast, jak dana baza danych będzie rosła. Jeśli wybiorę okres na przykład od 1 października do ostatniego października, wówczas mam informację też dokładnie, ile w tym czasie baza danych przyrosła, żebym nie musiał dokonywać żadnych wyliczeń, obliczeń. Total size grow to jest zrobione, o ile pliki danych wzrosły, a spaced use grow to jest, ile w środku miałem danych i o ile w środku te dane bez rozszerzania plików wzrosły albo zmalały. No i widzimy, że w ciągu miesiąca to generalnie ubyło mi 634 giga, ale w ciągu miesiąca to pliki wzrosły o 125 giga. Więc tak, to też się przydaje, żeby można było odpowiedzieć na pytania, czy potrzebujemy szybko dokupywać dysków, czy mam jeszcze chwilę czasu, czy
powinniśmy już natychmiast składać zapotrzebowanie na zamówienie. Jeszcze tylko pokażę ergonomię może oprogramowania, że nie musimy za każdym razem wracać do dashboardu, jak chcemy popatrzeć na jakąś inną bazę danych, tylko jak jestem w środku i analizuję jakąś bazę danych, to jeśli kliknę Change, to wtedy mam listę dostępnych baz danych, mogę wybrać jakokolwiek inną i już jestem dokładnie w tej innej bazie danych i mogę ją analizować. Przy czym tak jak mówiliśmy, nie trzeba analizować każdej po kolei, tylko mamy tą informację dostępną w sposób automatyczny w Anomaly Monitor, jak również mamy też takie KPI, jak oczywiście historię wszystkich sesji. To, co jest ważne, nie korzystamy z żadnych dodatkowo płatnych narzędzi, żadnego dodatkowego płatnego oprogramowania, czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś się zdecyduje używać oprogramowania DB Plus Performance Monitor, to w żaden sposób nie jest narażony na to, że będzie musiał dokupywać jakieś oprogramowanie, ponieważ DB Plus w sposób świadomy bądź nieświadomy użył czegoś. Tu mówię też na przykład w kontekście dodatkowych paków Oracle, czyli Tuning Pack, Diagnostic Pack, nie dotykamy, nie używamy, budujemy sami historię wszystkiego, utylizacji, sesji i tak dalej, i tak dalej.